Jakbym powiedział Peter Crouch, to pierwsze wasze skojarzenie to nie jest pewnie jakaś jego żadna bramka, tylko to, że jest mega wysoki. Dlatego dzisiaj... Nie będziemy robić najwyższego składu. Zrobimy sobie najniższy skład, jaki jest możliwy. I tak, będzie to skład głównie złożony z kobiet. Ale umówmy się tak, że każdy gol, który stracę, to jest 100 FIFA pońców, które muszę wydać w następnym odcinku na opening. Dlatego bardzo cię proszę, żebyś zostawił łapkę w górę i życzę miłego oglądania. Oczywiście wszystko musiało zacząć się od znalezienia odpowiednich zawodniczek, najniższych zawodniczek. Tak, ponieważ są to same kobiety. No jakoś tak zazwyczaj są troszeczkę niższe. Kilka z nich wylicytowałem, kilka zawodniczek kupiłem poprzez kup teraz. Nie oczekujcie, że będzie to mocny skład. Zdałem sobie sprawę z tego, że raczej z rzutu rożnego nic nie strzelę, z rzutu wolnego po dośrodkowaniu też nie i ogólnie będzie wygrać ciężko jakąkolwiek głowę, ale za to mamy inne atuty. Nie, ja też jeszcze nie wiem jakie. Ale pewnie jakieś się znajdą. Lecimy z tym. I tak właśnie prezentuje się nasz skład, gdzie na przykład bramkarka ma aż 164 cm wzrostu. Dla porównania, pani na lewej pomocy ma 1,55 m. Ale będą jaja, jak to właśnie nimi zrobię awans do siódmej ligi. Patrząc na to, że szukałem zawodników, zawodniczek tylko i wyłącznie po wzroście, to jestem w szoku, że mamy aż 15 punktów zgrania. Oj, to będzie tragedia. Ale przynajmniej stroje pasują. Gamingowa pozycja. I zaraz zobaczymy, kogo on tutaj ma w drużynie. Werner, Benzema, Mane, Mares, Taliska. Oj, czujesz, że to może być dobry mecz? No takie malutkie te zawodniczki. Zaraz zobaczymy, czy coś więcej potrafią niż... O, ale triki. Ej, dobrze. Jaka ona szybka. Nie, jeżeli to wejdzie... Już myślałem, że będę na prowadzeniu. A coś czujesz, że to mogła być moja jedna z nielicznych akcji w tym meczu, gdzie oddałem jakikolwiek strzał... głową, najniżsi zawodnicy, jacy mogą być, i zdobyłam bramkę na 1-0 głową. Wow. Asei. No, West Ham United. Kurde, myślę, że West Ham dumny w tym momencie. O nie, tutaj Werner, szybki zawodnik, szybki. Aj, bramkarka mająca 165 cm wzrostu. No niestety, strzał w górne okienko, górna część bramki i 1-1. Ale zobaczymy, może Chanda też tutaj będzie potrafiła zrobić jakąś sztuczkę techniczną, żeby zaraz... O! Ruleta, strata piłki, odzyskanie i niestety wybicie. Chłop ma pewnie takie wytyfy. Czemu to są same kobiety i czemu one są takie małe? Karim Benzema! A tak dobrze się zapowiadało. Ojej, dobry strzał! I teraz wyprowadzamy swoją akcję. Rozciągniemy to na lewą, na prawą flankę. Tutaj bardzo ładne dzwony. Podanie. Dobre. Dobrze, uderz! 2-2. Chanda. Zaczynam trochę żałować, że trafił się taki przeciwnik. Aj, fenomenalne podanie i 3-2. Trafił się taki przeciwnik, a ja akurat gram najniższym składem, jaki jest możliwy, bo czuję, że tutaj mógłbym dołożyć tą małą cegiełkę do awansu. No właśnie. 4-2. Ta moja na prawej obronie nawet całkiem wysoka jest, tak się wydaje przynajmniej. Dobry odbiór. Nie. Kobieta kobiecie takie coś. Kobieta kobiecie takie coś. Nie wierzę. Oczywiście wszyscy wiemy, że strzał będzie w lewe okienko, bo zazwyczaj tak ludzie strzelają, już tutaj pójdę. Ależ tutaj piękny kontratak. Chanda już dzisiaj jedną bramkę zdobyła. Czy zdobędzie jeszcze jedną? Nie. Aj, dobra obrona. Chciałbym tylko podkreślić, że u mnie średnia wzrostu to jest chyba 156 cm, a w drużynie przeciwnej raczej trochę więcej. Oj. Szczerze myślę, że ten mecz jest nadal w zasięgu. Dobra, strata bramki raczej. No nie, nie, nie. Ja wiem, że mam niską bramkarkę, ale żeby loba z takiej odległości dostać, to może skończyć się bramką, ponieważ Timo Werner jest o wiele szybszy. Czemu moja bramkarka wyszła? Na szczęście nie udało się dostać drugiego loba. On już wyczaił, że ja mam taki niski zespół. On już to wie. Z początku mógł być lekko przestraszony, bo może pomyślał sobie: o, jakiś gościu, pewnie prosik, z samymi kobietkami gra, a bramkę mi strzela. Trafimy sztuczki? Nie potrafimy, ale mamy strzał! Prosto do rąk bramkarza. 5-2. Oj. Mares. Największą bolączką jest to, że wszyscy moi zawodnicy są o wiele wolniejsi. No dlaczego ty chcesz mnie lobować? Dlaczego chcesz mnie ośmieszyć? Moje zawodniczki są niskie.
To widzi każdy. One nie mają siły na przepychanie się. No właśnie. Każdy taki pojedynek przegrywam. I też nie ma co się dziwić. No właśnie. Okej, czy to będzie kolejna bramka? To padłe podanie i niestety. Następny tego typu odcinek muszę chyba zrobić z najsilniejszymi graczami. Jakiegoś Hulka sobie wziąć, do tego jakiś Lukaku. Niecelnie. No niestety, Bentley bez szans, 8-2. A mówiąc o wzmocnieniu, mam na myśli może kupienie jakiejś paczki za jakieś pieniądze. Ale coś niedrogiego. Na pewno muszę kupić tą paczkę, ponieważ tu mam Girelli, która podobno 8000 potrafi kosztować. Tutaj ktoś daje 7600, czyli już praktycznie wartość paczki się zwraca. Kupujemy za monetki. Portugalia, prawa pomoc? Tavio? Ile ty masz? 8,2? A, no ale jak na paczkę z poglądu całkiem ok. I myślę, że paczka za 45 tysięcy punktów będzie ok. Otworzymy ją oczywiście za FIFA Pointsy. I może tu będzie jakiś mega mały zawodnik, mega niski, a tak naprawdę liczę na Bruno Fernandesa. Ale już wiemy, że go nie mamy, ponieważ mamy środkowego obrońcę z Newcastle, którym jest Boatman, którego już miałem 100 razy i stracone kolejne FIFA Pointsy tak naprawdę. Areola, Kimpembe, Saliba, James, zobaczymy. Dobra, dobra. Próbujemy. Prosto padła piłka. Bardzo dobrze, uwolnienie i kurde, wybronił. A znowu mogło zacząć się jak w poprzednim meczu i pewnie tak samo się też skończy, więc nie cieszmy się. Kurde, najgorsze będzie jak on wyczai, że może sobie wchodzić w moją obronę jak chce. Możliwe, że on nie sprawdził zbytnio mojego składu i on nie wie, że ja mam takich niskich i wolnych zawodników, przez co ma jeszcze respekt, który zaraz może stracić, jak zdobędzie pierwszą bramkę. Ale klepki tu idą. Jakie klepki tu idą? Areola. Ale mamy rzut rożny. Nie wiem, czemu się cieszę, mam najniższą drużynę świata. Zastanawiałem się w ogóle, czy zrobić sobie tego Kudusa, bo fajne staty ma jak na pomocnika. W sensie ta szybkość mnie przekonuje, ale jakoś nie wiem. Lobik? O! Nie no, jakie klepki tu są. To lepsze klepy niż moim głównym składem ja robię. Musi wejść. Co jest grane? Myślę, że ten kontratak może się udać. To może się udać. Tutaj chyba bezpiecznie będzie, jeżeli wezwę sobie kogoś. Mówimy tak i od razu. To wyszło. Kolejna przerwa. Oby to był rage quick, proszę. Wyjdź. Tak jest, udało się wygrać pierwszy mecz kobietkami. Szczerze, powiem wam, że jest to cudowna chwila. Nie spodziewałem się, że aż tak dobrze pójdzie. Jestem z nich dumny. Dumny też będę, widzowie, jeżeli zostawicie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, oczywiście, to zostawicie subskrypcję. W komentarzu możecie napisać, jaką kolejną drużynę mam sobie stworzyć, bo tutaj można robić fajny content. Mam nadzieję, że się podobało i cześć.